No słuchajcie, no mam 73,5, ale każdego dnia patrzę się, że mam mniej. Wczoraj na przykład już miałem 71. Dlaczego? Dlatego, że rano wstaję, nic mi się nie chce, mówię do mojego pokolenia, ale jak wypiję kawę, to zaczynam gimnastykę, rozkładam matę i robię taką gimnastykę rozciągającą, nazwijmy to, ale pracującą nad kręgosłup, czyli podnoszenie nóg w leżeniu na plecach, potem na brzuchu, potem przy ścianie, te przysiady takie robię, no i wszystkie, potem biorę hantle i to trwa 40 minut, w tym czasie słucham muzyki, a muzyki klasycznej, lubię skrzypce. No i potem jak już to zrobię i idę pod prysznic, to jestem bardzo zadowolony, bo całe moje ciało nabiera ruchu. Jak wsiadam do samochodu, to już nie muszę się tak mordować, tylko normalnie fru i siadam. No ale robię to codziennie, z wyjątkiem wczoraj niedzieli. W niedzielę nie robię, żeby sobie dać przerwę, ale wtedy jestem w takim terenie, że jak mam czas oczywiście, to idę z kijkami, ale czy mam czas rano? Rzadko, ale wtedy nawet idę wieczorem. Muszę przejść 5 km 553 metry. Wiem o tym, bo mam tu zegarek i już dzisiaj mam kilometr 340 metrów. Ja to nazywam wielką pętlą pychowicką. Moje wnuczki się ze mną śmieją. Ale wtedy to, na przykład jak robię to wieczorem, no to to przychodzę faktycznie mokry do domu, bo idę szybko. Nawet jak dziki mnie widzą, to mam latarkę i one nie podchodzą. Nie jestem aż taki maczo, żeby się nie bać dzików, ale uważam. No i wtedy, nie wiem czy wolno to powiedzieć, ale wchodzę do wanny, wlewam sobie trochę płynu siarkowego, bo te nogi już mam stare, i biorę zimne piwko. Wolno powiedzieć o tym? Biorę zimne piwko i jednego papierosa, więcej w ogóle nie palę, ale jest mi potrzebny i dzwonię po wszystkich moich kumplach i pytam, co słychać. A ja oprócz tego, jeszcze dla tego resetowania mózgu, mam jeszcze rower. Ja zdaję sobie sprawę, że nie każdego stać, żeby sobie kupić rower stacjonarny, ale są też tanie, można też kupić te rowery na przykład na Allegro, naprawdę tanio. I jeżeli jest rower, tak jak ja mam, że ma komputerowy taki licznik, no to przejeżdżam 10 km pedałując. Wtedy nie ma tego wysiłku kostnego. To jest najlepszy właściwie dla mnie sposób na podtrzymanie sprawności. Przechodziłem bardzo trudny okres, o którym pisałem i były wywiady związane z moim po śmierci żony depresją, z której wyszedłem, ale też muszę powiedzieć, że lekarstwa, farmakologia i psychiatrzy czy psychoterapeuci to jest jedno, ale drugie, czy potrzebne jest naprawdę charakter i siła woli, bo mi się też nie chce. I jak po 10 minutach niechcenia mi się już chce, a to potem po tym wysiłku, w takim plenerze czystym, który na tą stronę widzicie, gdzie nie widzę żadnej infrastruktury, jestem od razu młodszym człowiekiem i właśnie w tej chwili stwierdziłem, że już mam 70 lat, a nie 73. Chcę powiedzieć, wracając do mojej depresji, która niestety jest chorobą XXI wieku i dotyczy nie tylko osób starszych, ale też dotyczy osób młodych, a nawet dzieci, że jedyną drogą wyjścia z tego jest po pierwsze świadomość, w jaki sposób można się uwolnić od tego koszmaru, którym jest depresja. Po pierwsze trzeba słuchać lekarzy. W pierwszym rzędzie psychiatry, do którego się trzeba udać. Ludzie się boją tego stygmatu, że jak poszedł do psychiatry, to znaczy, że jest wariatem albo półwariatem. Nieprawda. Masz wtedy do czynienia z kimś bardzo mądrym, który dociera do twojego mózgu nie przy pomocy rezonansu, czy komputera, czy jakiegoś innego urządzenia, tylko przy pomocy rozmowy, pytania i dyskusji, i wspólnej wymiany myśli.
I tą drugą osobą, a może nawet pierwszą, jest też psychoterapeuta. Ja sam stale chodzę, przynajmniej raz w miesiącu się spotykam z panią psychoterapeutką. Wtedy mówię o tych wszystkich swoich złogach myślowych. Nie jest łatwo poradzić sobie, jak się jest starszym, kiedy serotonina już jest mniejsza, albo kiedy przychodzą takie sytuacje jak żałoba po śmierci, tak jak było w moim przypadku. Wtedy myślę sobie, że takich ludzi jak ja jest bardzo dużo wokół mnie, wdów czy wdowców. I myślę sobie, że mój problem nie musi być jakiś wyróżniony i warto jest żyć. Ale oprócz tego, że ogromną wsparciem dla nas jest rodzina, dzieci, to jest bardzo ważne, ale przy tej samotności, która dotyka właśnie osoby, które są wdowcami czy wdowami, to wtedy ten psychoterapeuta staje się jego powiernikiem, jego myśli i wskazuje mu drogę. Nie bójcie się zadzwonić, zapytać, naprawdę pomogą i są piękni, są mądrzy i są i młodzi, i starsi, ale naprawdę, jeżeli ktoś staje się psychiatrą albo psychoterapeutą, to znaczy, że wybrał sobie jeden z najtrudniejszych zawodów w medycynie, ale wtedy on poświęca się ludziom i ich problemom. Dla mnie niezwykłą rolą były tak zwane terapia grupowa albo grupy wsparcia, gdzie rozmawiamy o swoich problemach w większej grupie. To jest oczywiście zamknięty krąg ludzi, jest psychoterapeuta i wtedy jak dzielimy się ze sobą swoimi problemami, to sobie pomagamy.